No i tak jak myślałam, słuchajcie, jednak się okazało, że przywieźli płyty. Przywieźli płyty, które wyglądają tak. I teraz je trzeba wnieść do domu. Zaraz wracam. Nie ma to, słuchajcie, jak konkretna data, konkretna godzina. Miało być afternoon, a jest morning. No, taka różnica. Ile tego? Jesus Christ. Dobra. Lecimy z tym koksem. 55. płyta. Następna ekipa przyjechała, jak już remontować. Pewnie do mnie. No i co? I to jeszcze nie koniec. Jedna ostatnia. No i hejo, hejo. Okazało się, słuchajcie, że tak jak wam pokazałam, przyszły płyty. Byliśmy z Krzysiem właśnie już w karpeciarni. Nie wiem, czemu tak na to mówię, ale w sumie zawsze zapomniałam, jak się oni nazywali. Hutchinson, coś tam. Tam byliśmy, wzięliśmy już... weź se to oprzyj tam z boczku. Spada ci, nie? Byliśmy właśnie już w karpetowni, zamówiliśmy ich na piątek, także w piątek przychodzą robić hol, resztę będzie robić Łukasz. Słuchajcie, oczywiście nie obeszłoby się bez sytuacji, w której po prostu coś się musi rypnąć. I okazało właśnie, okazało się, słuchajcie, że nie mogą oni zrobić jednym kolorem, jakby jednym winylem i holu i living roomu, i musiałam wybrać po prostu troszeczkę inny rodzaj na jedno i na drugie. Na szczęście będą one dość zbliżone, więc nie powinno być jakiejś znaczącej różnicy. I co? No, i to na tyle. I póki co przyszliśmy właśnie, tak jak wam pokazałam, siedzę przy wodopoju, przy miseczce, zamówiłam właśnie sobie i porycz. Bez flaszeczki. To co? A to jest twoja. Przypisuję mi swoją flachę, słuchajcie. Ja mam te latte z rana, bo nie zdążyłam nic wypić. Także kawcia z rana i wziąłam sobie porycz. No, dawno w sobie nie jadłam z bananem, słuchajcie, z miodem. Same rarytasy. No, także mam nadzieję, że będzie smaczny, bo nigdy jeszcze tu nie jadłam. Ale już pi tu mają kozak. Jakieś normalnie przedpotopowe chyba, ja skądś pamiętam taki kształt łyżek, tylko nie mogę sobie przypomnieć skąd. W przedszkolach chyba takie były. Ja pamiętam, że się ledwo w gębie mieści. To są wiosła, nie łyżki. No, wiosła właśnie. Straszne. No dobra, lejemy sobie honej. Z samego rana honej, cukru nigdy za wiele. Słuchajcie, właśnie posłodziłam sobie kawę cztery takie te saszetki i nie czuję w ogóle cukru w tej kawie. Nie wiem, coś dzisiaj jest nie teges. No i co? Będę leciała na mieszkanie. Na mieszkaniu wam właśnie pokażę, co dojechało, bo tak naprawdę nie zdążyłam wam wczoraj pokazać, co dojechało.
I co jeszcze dzisiaj będzie? No i dzisiaj Łukasz pewnie coś już tam zacznie, być może będę mogła mu coś popomagać, więc popomagam, jak nie, to po prostu szpitalam. I co jeszcze? Czy to dzisiaj wszystko? Płyty, podłogi w piątek. Łukasz tam będzie teraz też coś robił. Aha, będzie kładł właśnie, zacznie, już musi zacząć kłaść te, właśnie te wyrównujące, tą podłogę, dlatego że oni w piątek przyjeżdżają i już po prostu muszą mieć gotowy podkład. I co? No i to. Także to taka mała aktualizacja i mały update tego, co właśnie z Crazy dzisiaj poranka. No i myślę, że to chyba na tyle. I ja jeszcze tylko będę musiała właśnie później skiknąć, wydrukować, słuchajcie, te właśnie dwie kartki, okleić i przygotować, słuchajcie, wysyłkę do wysłania. I co? No i to wszystko. I odezwę się do Was już tam z mieszkania, także baju! Hejo, hejo, odzywam się do Was już w wolnej chwili, słuchajcie, mamy godzinę chyba, nie wiem, 12:30? Jakoś chyba tak, po 12, bo widzę, że dzieciaki mają wolne w szkole na lunchtime. Ja właśnie się urwałam, słuchajcie, z chatki, dlatego że jadę do TK Maxa zobaczyć za jakimiś patelniami, garnkami i takimi jakimiś pierdołami do kuchni, które będą mi potrzebne na start. Bo tak jak mówię, w niedzielę już się przeprowadzamy, lodówka już tam wjechała, jest już podłączona. Pralka dojedzie no, na samym końcu, bo jeszcze pranie muszę tu stawiać, także do niedzieli jeszcze na pewno jakieś się zdarzy. No i co? Generalnie już mogę układać rzeczy właśnie do kuchni. Jedzie mój autobus, ja składam właśnie do sklepu. Jeżeli będę w sklepie i będę mogła, to Wam oczywiście nagram i pokażę Wam, czy coś wybrałam, czy też nie. Taki jestem, słuchajcie, w autobusie. No i dokończę Wam tego, to co właśnie zaczęłam, bo podjechał autobus i nie skończyłam. Więc mianowicie teraz Łukasz został tam w mieszkaniu i kładzie już, słuchajcie, te podstawy, czyli ja ciągle zapominam te płyty wiórowe, tak to się chyba powinno nazywać fachowo, i kładzie je właśnie teraz, żeby wyrównać podłogi w living roomie i w holu. Dlatego, że w piątek przyjeżdża ekipa i kładzie mi już winyle na winyle na hol, a Łukasz będzie kładł na salon. Po czym do Oliwii pokoju też będzie kładł podłogi wyrównujące, tylko ja będę chyba musiała właśnie dokupić jeszcze tych dykt w następnej kolejności i będzie tam kładziony karpet. Natomiast pod karpet nie wiem właśnie też, czy trzeba to takie do końca, czy to samo trzeba położyć. Jak tak, to położymy to, a jak nie, no to położymy zupełnie coś innego, po prostu pod karpet, także zobaczymy, co to będzie. No, więc taka mała aktualizacja. I tak jak powiedziałam, jest gorąco, powiem Wam, że jest tak gorąco, że mnie idzie wytrzymać. A ja właśnie popytałam teraz, zobaczę sobie za rzeczami do kuchni, co z tym mam. Potrzebuję te takie pojemniczki na odgrodzenie, wiecie, o co chodzi, te takie separujące po prostu widelce od łyżek i tak dalej, i tak dalej. Więc potrzebuję to, jeżeli jakieś ładne, fajne takie dla mnie bym znalazła, to bym je przechwyciła. Czekajcie, bo gdzie był? Tutaj był TK Maxx. Tak, TK Maxx jest szybciej niż ja myślałam, a ja chciałam na ust jechać. To ja już wysiadam. Thank you. No, ale się zamotałam. Wysiadam, słuchajcie, szybciej niż planowałam wysiąść, ale dobra. Wydawało mi się, że TK Maxx jest na Wood Street, ale nie jest. No dobra. Także ja idę, popitalam i co? I będę aktualizować Wam wszystkie info na bieżąco. Mam nadzieję, że uda mi się już z tego właśnie teraz vloga, co zaczęłam znowu w kolejnej części, że uda mi się go skleić, będzie kolejny. Postaram się to zrobić jeszcze dziś, czyli dziś go zedytować i jeszcze dziś go dodać, czyli byłby filmik tuż po wczorajszym live'ie. No, a kolejny będzie pojutrze, taki plan zacny. No, pogoda jest przepiękna, słuchajcie, jest po prostu fantastycznie. Ja się po prostu, słuchajcie, rozpływam. Masakrycznie się rozpływam, jest, ja nie wiem, jest 27-28 stopni, jakoś tak? No, także ja się odzywam do Was już ze sklepu. Do usłyszenia. No. Pali.
pali w ogóle B. Pali, pali, jakaś dziewczynka tam była. Nie wiem, czy jest syn tej babki z wyłupiastymi chyba oczami. I te ceny są nas ostatnio. Tak. Wołała na ciebie? No, co krzyczała na mnie z tymi wyłupiastymi oczyma. No. Tu nie masz co, to wygląda tak. Ja straciłam ostrość. Silikon mi przywieźć, szefowa. Silikon! Tak.